Witam i zapraszam do lektury najnowszego Newsweeka, a w nim oczywiście bardzo dużo o tym wszystkim, co dzieje się na Ukrainie. Świetny portret Władimira Putina, kim naprawdę jest władca Rosji, naprawdę doskonały tekst Krystyny Kurczap-Redlich. Polecam też bardzo gorąco dwa wywiady z Michałem Leontiewem. To jest człowiek, który kiedyś był jednym z naczelnych propagandistów Kremla, dzisiaj jest wiceprezesem Rosnieftu, czyli wielkiej naftowej kompanii rosyjskiej, i nie ukrywa on, że nawet mówił w tamtych czasach dawnych, kiedy był tym propagandistą, że on nie jest, ja nie żurnalist, ja putinist, więc postanowiliśmy z nim porozmawiać, żeby poznać sposób myślenia Wielkorusa, człowieka, który jest za wielką imperialną Rosją. A z drugiej strony rozmowa z Krystianem Lupą, naszym wielkim reżyserem teatralnym, który po wszystkim, co dzieje się w Ukrainie, postanowił nie wystawiać więcej przedstawień w Petersburgu i w Moskwie. No i oczywiście świetne tematy krajowe, wśród nich raport o to coraz częstsze zjawisko 20, 30, 40-latkach, którzy są na garnuszku rodziców. Bardzo często, zwykle, na początku jest to kwestia tego, że nie mają po prostu zbyt wiele pieniędzy, ale bardzo wielu z nich bardzo szybko do tej sytuacji się przyzwyczaja i staje się to normą. Podobno dotyczy to około 30, a nawet może więcej procent 20-30-latków w Polsce. No i artykuł o filmie Smoleńsk. Jakimś dziwnym trafem nie może się znaleźć sponsor, który wyłożyłby pieniądze na realizację tego filmu. Jeśli przeczytają Państwo artykuł Rafała Kalukina, to zrozumieją Państwo dlaczego. Serdecznie polecam te teksty i wszystkie inne. Najnowszy Newsweek, Tomasz Lis. Wszystkiego dobrego.